Cóż to, moi drodzy, jest za tydzień pełen ogromnych, niesamowitych lekcji od rynku. Począwszy, tak naprawdę, od znaczenia zarządzania ryzykiem. Coraz bardziej rozumiem, jak trzymanie strat w ryzach jest po prostu największym kluczem do sukcesu w przypadku mojej psychologii na rynku, mojego podejścia do rynku. Jest to rzecz, która, tak naprawdę, moim zdaniem, daje nam. Kosmiczną przewagę. W momencie, kiedy się mylimy i trzymamy te straty w ryzach, to one po prostu w ogóle nas nie uwierają. Dodatkowo, jeżeli dodamy do tego trzymanie się swoich zasad. Zasad prymarnych, które ustawiamy, zes, ustalamy ze sobą na samym początku, to znowu będzie nas to nagradzać. Początek tego tygodnia rozpocząłem dosyć ochoczo, dodając kolejną parę walutową do mojego koszyka spekulacyjnego. Dodałem, tak jak już wiecie, GBP i USD. Natomiast bardzo szybko się przekonałem, że nie jestem w stanie aktywnie spekulować na dwóch parach walutowych, to znaczy, o ile jestem w stanie wspierać się, Funtem, spekulując aktywnie na eurodolarze w kontekście tego, w jaki sposób wygląda tam sytuacja, aby potwierdzać rozegranie na eurodolarze, o tyle nie jestem w stanie spekulować na dwóch parach walutowych naraz, dlatego że tak naprawdę daje mi to poczucie, jakbym chciał dowiedzieć się bardzo dużo na temat dużej części tortu, co nie jest dla mnie obecnie możliwe. Jestem na początku tak naprawdę swojej takiej przygody, no bo co dwa lata dwa i pół roku samego forexa to jest naprawdę początek mojej przygody stąd też chcąc na tym etapie już osiągać fajne rezultaty muszę trzymać się swojego małego kawałeczka tortu i nie starać się wychylać ponad rzeczy, które potrafię stąd też tak naprawdę co fund mi zaoferował na początku tygodnia później w dwóch stratach oddałem ale tak jak widzicie no, jest, czy nawet w trzech jestem w stanie bez problemu cały czas operować na niskich stratach a kiedy już mam trade w którym mam rację w którym wracam do ram o których no tak jak widzicie czasami zapominam o których, z których czasami wychodzę tak to wygląda moi drodzy tak wyglądają realia nauki na rynku, nauczek, które daje nam rynek i tak dalej, i tak dalej. Nie dajcie sobie wmówić, że będziecie perfekcyjni, bo im bardziej będziecie myśleć, że będziecie perfekcyjni na rynku, tym bardziej będziecie się katować. Wszystkie pierdolondo o biczowaniu samego siebie, o ganianiu siebie za jakiekolwiek błędy nie mają sensu na rynku, bo rynek już wystarczająco daje wam w dupsko w momencie, kiedy po prostu na nim tracicie. Jeżeli jesteśmy w stanie trzymać straty w ryzach, to w tym momencie tak naprawdę ten tydzień, mimo że dwukrotnie, trzykrotnie niemalże się pomyliłem, i tak ostatecznie zamykam na ten moment na 1000 dolarów bez problemu na plusie. I właśnie chciałbym Wam opowiedzieć o wczorajszym tak naprawdę setupie, który niesamowicie dał mi do myślenia, bo był to setup, który tak naprawdę jako jedyny powinienem podjąć na eurodolarze w tym tygodniu. I gdybym wykazał się większą cierpliwością, gdybym wykazał się... Nie łakomstwem i chęcią ataku innych par walutowych, żeby jak najwięcej się nałapać. No, przecież to wszystko jest logiczne, tak? Mark Douglas też o tym pisał. Wystawiasz się na inny instrument finansowy, wystawiasz się na kolejne prawdopodobieństwo swojej strategii, i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, że masz tą samą strategię. Logicznym jest to, że inny instrument finansowy zapewnia ci inne rozdanie kart. To jest inny stół. Więc to dało mi bardzo dużo do myślenia i. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tak jak wspomniałem, trzymając straty w ryzach, jesteśmy w stanie naprawdę płacić za te lekcje od rynku i uczyć się na podstawie nich, i dzięki temu bardzo szybko rozumieć, co ma tak naprawdę sens. Także serdecznie Was zapraszam również do tego typu przemyśleń. Dajcie znać, jak zawsze, w komentarzach, jakie Wy na przykład mieliście przemyślenia w tym tygodniu i tak dalej. Nie bójcie się. Być nieperfekcyjnym spekulantem, bo dążenie do perfekcji w spekulacji jest po prostu złudne. Perfekcja w spekulacji, moi drodzy, nie istnieje. Spójrzmy zresztą na doświadczonych traderów, którzy do dzisiaj tak naprawdę mówią o tym, co zrobiliby inaczej, jak się poprawiają, jak starają się zmieniać. To jest ciągła ewolucja i ciągła praca. A wybujałe ego i przyjmowanie błędów tylko jako Błąd prawdopodobieństwa, bo przecież jesteśmy tacy idealni, może być bardzo złudne w skutkach. Moi drodzy, zapraszam was szybko do omówienia, tak naprawdę już całego trade'a, który miał wczoraj miejsce, który był tak naprawdę zwieńczeniem powrotu do korzeni. Nie będę skupiał się na tamtych spekulacjach, które tak naprawdę były no w pewnym sensie na bazie mojej strategii, bo tak łatwo płynnie można tą strategię zmienić. Natomiast de facto w ogóle nie były. Nie było tam higher time frame biasu, więc rozmawianie o nich to rozmawianie tak naprawdę o tym, dlaczego, w jaki sposób robiłem rzeczy niezgodnie ze swoimi prymarnymi zasadami. Natomiast mam wrażenie, że to działa w taki sposób, że im dalej w las... Tym szybciej po prostu do tych ram jesteśmy w stanie wrócić. Stąd też, no, jako że, jako, że wczoraj tak naprawdę miała pierwsze miejsce sytuacja, w której rzeczywiście wszystko w mojej strategii było tak, jak sobie to zakładałem, no to, moi drodzy, Będziemy omawiać tego trade'a i tego na tym trejdzie w tym momencie się moi drodzy skupimy tak jak widzicie zakończył się on w zyskiem wysokości niemalże 1600 dolarów na plus także bardzo ale to bardzo fajny był fajnie spiramidowany w pewien sposób także fajnie się to udało był to PM Session tak naprawdę PM Silver Bullet w pewnym sensie od ICT. Pierwsze wejście, moi drodzy, miało miejsce tak jak widzicie o 18.10 i trzymałem to wejście tak naprawdę do 21.00. Także bardzo, bardzo fajne rozegranie. Już wam pokazuję, moi drodzy, co i jak. Więc po pierwsze, wszystko było bazowane na higher time frame biasie. Wszystko było bazowane, moi drodzy, na tym, na czym zawsze bazuję. O ile nie wychodzę z RAM, które sobie zakładam. No, rzecz oczywista. Więc struktura hachfurki. Wpadliśmy w pewnym sensie tutaj wczoraj właśnie na tej świecy, było to wszystko rozgrywane. Wpadliśmy do tego no bullish order bloka można by powiedzieć dlaczego dlatego że mamy tutaj swing lowa, więc jest miejsce jakiegoś wsparcia, ale nie bierzcie mnie za słówka tutaj, jeżeli chodzi o order bloki, bo ja sam w 100% nie jestem pewien tego w jaki sposób są one określane w dalszym ciągu, tak jak widzieliście po ostatnim materiale, to jest wszystko strasznie płynne, więc ja je biorę jako taką połowiczną przesłankę w pewnym sensie, bo co było dla mnie najistotniejsze, bo co dla mnie jest najistotniejsze, to ten fair value gap i reakcja, tak jak widzicie tutaj od praktycznie, no idealnie od połowy tego fair value gapa. Dzięki w ogóle za informację o tym, że można tego boxa tutaj middle lane, kompletnie nie zwróciłem na to uwagi, jakoś cały czas pomijałem ten fakt, a rzeczywiście nie trzeba jak kretyn mierzyć tego fipsem. Dzięki jeszcze raz wszystkim, wszystkim osobom, które mi to napisały. Bardzo, bardzo serdecznie Wam moi drodzy dziękuję. Biorąc pod uwagę to, że no, mamy tą strukturę, mamy bardzo mocny trend wzrostowy, odbiliśmy się od tych 50%, no można było się tu spodziewać naprawdę jakiejś sensownej reakcji a jeszcze tą reakcję potwierdził fakt tych equal highs, które tutaj mamy na 15. No bo kiedy zwrócicie uwagę, no to tak naprawdę wbiliśmy się tutaj do tego fair value gapa, który jednocześnie był też optimal trade entry na H4, czyli tak naprawdę tym golden ratio zone na Fibonacci i moi drodzy odbiliśmy się idealnie od tych 50 tak naprawdę Procent, po czym mieliśmy e, przerwanie już break of structure i tak dalej i tak dalej które wystąpiło na w tym wypadku M5 i e, zresztą na M15 ono też bez problemu tutaj jest moi drodzy widoczne także bez problemu można było sobie tego poszukać troszeczkę wcześniej natomiast dla mnie znaczy troszeczkę później natomiast dla mnie tutaj ta M5 zdecydowanie zdecydowanie jak najbardziej oddała tak jak widzicie troszeczkę tutaj pobujało ja się na tym retracemencie tutaj zapakowałem w pewnym sensie właśnie w tym miejscu później stop lossa przełożyłem bo na początku dla mnie stop loss był po prostu na swing low na h 1 który już wam tutaj pokazuję oki tak jest. To było moi drodzy. To było moi drodzy. Już wam powiem dokładnie. Tak. To było z tego co pamiętam. Tak. To było moi drodzy to Swinglow i tutaj i tutaj moi drodzy mieliśmy mieliśmy właśnie początkowo tego stop lossa, także był on bazowany na wyższym interwale, coś co zawsze lubię robić. Zawsze jeżeli znowu nie wychodzę z ram, nie staram się nachapać jak najwięcej. No moi drodzy, tak jak wspominałem trzeba być świadomym rzeczy, które robimy, szczególnie w gąszczu wszystkich innych rzeczy, które robimy na co dzień. Zdajecie sobie sprawę mam również pracę i tak dalej. Nie jestem osobą, która to będzie wam grać głupa, że trading to jest moje główne zajęcie i tak dalej i tak dalej. Nie, trading chciałbym, żeby kiedyś był moim głównym zajęciem. Natomiast obecnie do tego dążę i po prostu widzicie tą moją drogę. Widzicie te moje przemyślenia, widzicie ten mój tak naprawdę to moje pole bitwy, na którym tutaj jestem, moi drodzy. Więc więc na początku stop loss był tutaj w tym miejscu poniżej właśnie tego swing higha na H1. Natomiast ostatecznie musimy wyłączyć tutaj ten um, magnes. Ostatecznie został przeniesiony później na kolejnego swing e, swing boże. Co ja mam z myle, mylę te haje z lowami, cały czas, jak później oglądam materiał, to sobie myślę, chłopie, to był low, a nie swing. High. Więc mamy tutaj swingloa, tak naprawdę do którego drugiego później przeniosłem sobie stop lossa który jednocześnie fajnie się tam później złożył tak naprawdę z 50%, 50 tego order bloka, więc jak najbardziej pistach jest stoplosik później do przeniesienia jeżeli chodzi o to no i w tym momencie atak był na te Equal highs które mają tutaj miejsce dodatkowo wtedy utworzyliśmy tak naprawdę kolejne Equal highs no i zobaczymy może dzisiaj też będziemy czegoś szukać fajnie fajnie naprawdę mimo wszystko moi drodzy wygląda dodatkowo później dołożenie szybkie do pozycji gdzieś już po drodze było tutaj na tych retracementach udało się fajnie dołożyć rzeczywiście tą pozycję spiramidować. no i zebrać już ostatecznie zyski na tych i cool highs które były tutaj dosyć dobrze widoczne nawet z perspektywy H1 nawet chyba na H4 było je dosyć sensownie widać tak na H1 zdecydowanie Ładnie, ładnie było, można się spodziewać tutaj zebrania. No szczególnie, że bardzo duży był retracement, cały dzień spadaliśmy, no i tak naprawdę z perspektywy premium and discount, no to był to jak najbardziej, tak jak widzicie, zresztą też Optimal Trade Entry, no i tak jak widzicie, też jest to rzeczywiście strefa discount w pewnym sensie, więc można było się spodziewać jakichś reakcji. Niedużych, bo też nie chciałem grać tutaj przed tym, że widziałem, że już trochę narracja się zmienia. Natomiast w dalszym ciągu jakiś. No i cóż, moi drodzy, to tyle tak naprawdę. Setup bardzo prosty, ale bardzo skuteczny, dlatego że setup, który jest zbazowany na wyższym interwale. Rzeczy, których zazwyczaj jak mam okazję, to się trzymam. No i więc, tak jak mówię, moi drodzy, lekcja na ten tydzień bardzo, ale to bardzo mocna. Trzymanie się prymarnych zasad, muszę sobie jakoś je jeszcze, nie wiem, jakiś wymyślę sposób na to, żeby je sobie w pewien sposób widzieć, po prostu listę. Tak jak kiedyś to miałem na materiałach, to bardzo mocno pomaga, a nie kozaczyć, że ma się je wszystkie w głowie, bo w głowie te wszystkie rzeczy, zauważam, bardzo mocno stają się płynne. W głowie te rzeczy bardzo mocno, kiedy mamy tą strategię, potrafią wlewać się do innych otchłani świadomości gdzieś po prostu na innych instrumentach finansowych. Widzicie, tu już można coś ponaginać, a jak coś jest zapisane jak dekalog, jak nie wiem, jakieś przykazania po prostu, to ciężko z tym później polemizować. Moi drodzy, wynieście z tego materiału, co chcecie. Mam nadzieję, że chociaż jednej osobie z Was ten materiał w jakikolwiek sposób pomoże, i poczujecie, że o, może też tak mieliście, może też rzeczywiście musicie się skupić na tym i na tym. Ja na pewno jestem wdzięczny przede wszystkim za lekcję, którą dostałem w tym tygodniu. Jestem również wdzięczny za to, że w ten sposób ostatecznie doszedłem do tego, żeby znowu bardzo szybko do tych ram ponownie wpaść odrzucić pewnego rodzaju zachowania, odciąć zachowania, które nie powinny mieć. Miejsca moi drodzy. Stąd też obecnie tak naprawdę zamykamy. Nie wiem, czy jeszcze w 100% zamykamy tydzień. Zobaczymy, jak potoczy się on dalej. Jakie będą setupy na bazie wyższych interwałów. Zobaczymy. Na razie, na razie jak najbardziej na plus. Trzymajcie się, moi drodzy. Bądźcie bezpieczni. Hej.